Cześć, dzisiaj jesteśmy w Podgoricy i ruszamy dalej do Albanii. Jest dzień siódmy i tutaj cenna wskazówka dla Was. Jeżeli wybieracie się do Albanii jakimkolwiek pojazdem, potrzebujecie tak zwaną zieloną kartę. Każda ubezpieczalnia standardowo mają w ofercie, ale musicie poprosić o to, żeby Wam tą kartę wystawili i przysłali Wam dokument. Warto to zrobić kilka dni wcześniej, no żeby ten dokument dostać, a nie, że na przykład trafi się Wam weekend i nie będą mieli jak Wam tego dosłać. No i zapomniałam dodać, jeżeli nie zrobicie tej zielonej karty, bo zapomnicie, nie ma tragedii. Można zrobić na granicy, dokupując ubezpieczenie, ale wiadomo, no wtedy to już jest zupełnie inny koszt, a jeżeli macie ubezpieczenie na dany pojazd, no to automatycznie ubezpieczalnia powinna Wam taką zieloną kartę wystawić. Z Podgoricy wyjechaliśmy tuż po śniadaniu, tak by być jak najszybciej w Albanii. Cały czas jechaliśmy praktycznie koło jeziora Szkodryskiego, które znajduje się na granicy Czarnogóry z Albanią. Powierzchnia tego jeziora sięga aż 550 km2, ale w gorących miesiącach potrafi spaść nawet do 360. Wielka szkoda, że nie mieliśmy okazji zobaczyć z bliska tego miejsca i stanąć oko w oko z dziką przyrodą tych obszarów. No i jesteśmy już w Albanii. Granica przyszła bardzo sprawnie, może dlatego, że jesteśmy tu o godzinie 8:33, więc było naprawdę mało aut. I cały czas z Podgoricy jechaliśmy koło jeziora... Jak ono się nazywa? Koło jeziora Szkoderskiego jechaliśmy cały czas, zobaczcie. Następnie ruszyliśmy w stronę Durres, czyli nasz dzisiejszy cel podróży. Trasa miała nam zająć maks 3 godziny, zaledwie 150 km. Co tam tankujesz? Albańskiej benzyny jeszcze nie piła, pil maleńka. Tak jak wspominałam, trasa miała nam zająć zaledwie 3 godziny. Plan był taki, że będziemy opalać dzisiaj większość dnia na plaży położonej przy hotelu, pić drinki i ogólnie chillować. Stwierdziliśmy jednak, że kilometry uciekają nam całkiem szybko i zjedziemy trochę z trasy na bardziej regionalne drogi, zobaczymy jak przebiega życie w Albanii. Początkowo trasa była genialna. Wąskie drogi, dużo lokalnych ludzi nam machało z uśmiechem, ciągniki zjeżdżały nam z trasy. W pewnym momencie mapa Google zaczęła jednak coś świrować i chciała nas puścić polną trasą, więc zawróciliśmy. Później jednak musieliśmy gdzieś źle skręcić. Jechaliśmy koło wysokiego nasypu, co chwilę mijaliśmy bunkry i w miejscu, w którym miał się pojawić most, gdzie mieliśmy wrócić na bardziej główną trasę, niestety go nie było. Musieliśmy zatem zawrócić około 8 km. Obok znajdowała się brama do chyba nieczynnej już bazy wojskowej. Ja poszłam jeszcze sprawdzić, czy na pewno nie ma tutaj żadnego mostu, ale Paweł już wiedział, że raczej będziemy musieli zawrócić. Czy wiecie, że w Albanii możecie znaleźć kilkaset tysięcy schronów?
Historia bunkrów to materializacja paranoi komunistycznego dyktatora Albanii Hoxha, który kazał je wybudować w strachu przed atakiem bliżej nieokreślonego wroga. Po dość szybkim przejechaniu trasy z powrotem dotarliśmy do innego mostu. Szczerze mówiąc, nie za bardzo wierzyłam w tę konstrukcję, ale Paweł stwierdził, że próbujemy. Na szczęście przejechał bez problemu. Byliśmy zmęczeni, głodni, bez żadnego picia ze sobą i straciliśmy ponad godzinę. Wtedy nie było nam za bardzo do śmiechu, ale teraz jak o tym myślimy, to była niezła przygoda. Na szczęście niedaleko przy drodze znaleźliśmy super stragan ze świeżymi owocami i najważniejsze – kawa i woda z lodówki. Kupiliśmy dwie zimne kawy Nescafe i dwie zimne wody o pojemności 0,5 litra i za wszystko zapłaciliśmy tylko 5 euro. Zrobiliśmy mały przystanek, bo trasa dała nam nieźle w kość i ruszyliśmy dalej. Wtedy właśnie zaczęły się ogromne korki, które praktycznie w ogóle się nie przesuwały do przodu. Wyobraźcie sobie korek w klimatyzowanym samochodzie przy prawie 40 stopniach, a korek na obładowanym motocyklu w strojach i to na pełnym słońcu. Nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy wyprzedzać. To była naprawdę niezła przeprawa. Około 13 dotarliśmy do hotelu Albanian Star Hotel z położonego tuż przy plaży, za które zapłaciliśmy 70 euro za noc za dwie osoby. Obsługa była rewelacyjna. Od razu podszedł do nas pan i zaproponował pomóc w zabraniu bagażu. A parking gdzie jest? Będziemy tam. Okay. Yeah, but where? Here? We can stay here? I think you have to move it. Yeah. Maybe a little bit. Back. Yeah, back. Okay. The guys over there will talk. Hi. Szybkie zameldowanie i ruszamy na plażę. Pawełek, jak się odpoczywa na plaży w Albanii? Fajnie, nie? Bez większej różnicy, czy to jest w Albanii, czy to jest w Egipcie. Mi nie. Ja już nie mogę tu wytrzymać. Ogólnie leżenie na plaży nie jest dla mnie. Dla mnie też nie. Tej godziny już mnie nosi. Już bym coś porobił. Ale nie pojechał. Nie, na razie jeszcze nie. Na jazdę. Dzisiaj droga nas wymęczyła. Coś powiemy o albańskich drogach? No faktycznie, że chyba lepiej jechać jest przez góry niż tą drogą, która powiedziała nam nawigacja. Wydawało się na papierze, że będzie fajna, łatwa, prosta, szybka, ale by takie korki, remonty, tragedia. Umęczyłem. Jedyne co pozytywnego możemy powiedzieć o albańskich drogach, to to, że w korkach Albańczycy bardzo pięknie ustępują motocyklistom, przepuszczając ich do przodu.
Dzisiaj dzień 8, jesteśmy w Albanii w hotelu Albanian Star Hotel. No ogólnie fajny hotel, jeżeli ktoś przyjeżdża tylko na odpoczynek, jest tutaj dostęp bezpośrednio do plaży, jest basen. Śniadanie było takie okej, powiedzmy. Niczego wymyślnego tam jakby nie było, ale każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy duży balkon, co prawda z widokiem jaki jest, ale no tutaj mamy telewizor, mamy dużo półek. Niestety trochę już wiecie, bo się pakujemy, łóżko jest jakie jest, ale ogromne łóżko, naprawdę. Łazienka, no taka no, zwykła łazieneczka, no i tyle. Także bardzo fajne, jeżeli ktoś by szukał noclegu w tych okolicach, możemy polecieć. No i co, pakujemy się i lecimy. Uwaga, lecimy na prom. Nie dość, że będziemy płynąć pierwszy raz tak daleko, no to jeszcze w ogóle motor będzie płynął pierwszy raz. Pierwszy raz z promem. A będziemy płynąć do Włoch, do Bari. Także wycieczka dalej trwa. Zostało nam jeszcze kilka dni i chcemy to wykorzystać jak najbardziej. Do zobaczenia na promie. Czas maszynę załadować i dalej w teren. Nie wymienialiśmy za dużo pieniędzy, ale pan nam wydał w lekach, więc pokażemy wam jak wyglądają. Tutaj mamy 200 leków, są plastikowe, więc fajne i tutaj takie przezroczyste. O, tutaj ktoś się pojawia. Teraz to widzę. Ciekawe. Trafiliśmy przez przypadek, w sumie nie przez przypadek, bo za chwilę wypływamy stąd, za kilka godzin i chcemy coś zobaczyć, ale przez przypadek udało nam się zaparkować koło ruin w Dures i no powiem wam, w końcu jest co zobaczyć. Jest tutaj bardzo ładnie, przynajmniej w tym starym mieście. Za nami ruiny zamku i miasta. O, więcej wam tak pokażę. Zamku i miasta. Uwaga, aż z V wieku. To jest po prostu niesamowite. Idziemy dalej oglądać. Jesteśmy właśnie koło amfiteatru, odkrytego, uwaga, przypadkowo przez jednego mieszkańców Dures, który chciał wykopać po prostu studnię i natknął się na amfiteatr. W tle możecie zobaczyć słynny meczet Fatih, wybudowany w 1502 roku. Jest jednym z najsłynniejszych zabytków Albanii. W trakcie naszej podróży czas tak szybko uciekał, że postanowiliśmy zrezygnować ze zwiedzania Albanii i przeznaczyć ten czas na Włochy, na których mi bardzo zależało. Niestety, nie mogliśmy znaleźć żadnego innego promu niż ten z Dures. Prom kosztował nas $190 za dwie osoby i motocykl, prywatna kabina z własną łazienką. My przyjechaliśmy na check-in z godzinkę wcześniej. Niestety nie wiedzieliśmy wtedy, że po odprawie możemy wyjechać z portu, udać się do miasta, poleżeć na plaży, zjeść obiad czy zrobić zakupy. Więc siedzieliśmy od 14 do 19 przy terminalu. Także nie popełniajcie naszego błędu. Jak ci się podoba port? Bardzo ładny. Wygodne metalowe ławeczki, całkiem się dobrze leży na nich, chłodne, przewiewne, z dziurkami. Zajebiście. Ile jeszcze godzin nam zostało? No to godzinka do rozpoczęcia odprawy, a później to pewnie z 3 godziny jeszcze nie wiadomo czego. Czyli 5 godzin do wypłynięcia? Jak dobrze pójdzie. Super. Trochę za wcześnie przyjechaliśmy jednak. W końcu. 18:30. Zaczęło zjeżdżać się coraz więcej motocykli, aut i autobusów. Pierwsze bramy zostały otwarte i na szczęście motocykle były wpuszczane jako pierwsze. Myśleliśmy, że najgorsze już za nami.
Podczas kontroli wszystko było sprawdzane bardzo dokładnie. Pierwszy raz musieliśmy ściągnąć nawet kaski. Wszystko do tego momentu szło sprawnie. Kontrola biletów, jeszcze trochę poczekaliśmy, aż zbierze się więcej maszyn i nadeszła nasza kolej. W większości materiałów na YouTube, które oglądaliśmy przed, motocykle były ustawiane na tym samym poziomie co reszta samochodów. Tu zostaliśmy skierowani w dół. Jak możecie zobaczyć na nagraniu, nie można było również nagrywać. Zrobił się lekki chaos, bo ustawiali nas jak sardynki i na dodatek nie widzieliśmy nigdzie pasów, którymi motocykle powinny zostać przypięte. Bo maszyny zostały przypięte pasami jeden do drugiego i niestety niektóre motocykle na tym ucierpiały. Dowiedzieliśmy się również od poznanych motocyklistów, że nigdy nie widzieli jeszcze, żeby tak były wiązane maszyny i ustawiane blisko siebie. Mamy pierwsze jedzonko na statku. Zapłaciliśmy 35 jakoś, tak? 35 euro. No, nie jest to jakieś wyśmienite, ale wino chociaż dobre. Ciekawszych informacji, jeżeli wybieracie się na prom, przynajmniej w Albanii, on chyba nigdy nie wypływa o czasie. Jest już 23, mieliśmy wypłynąć o 22, a dalej ładowane są jakieś tiry ostatnie. Widzę, że jeszcze kilka samochodów podjechało. Także my zdążyliśmy zjeść, kupić sobie winko, przejść się, pójść po bluzy i dalej nie wypłynęliśmy. Jest godzina 12:16, a mieliśmy wypłynąć o 22. I chyba dopiero wypływamy. Spało się nam wyśmienicie. Chyba przez to, że lekko bujało. Mieliśmy swoją osobną kabinę z prywatną łazienką i piętrowe łóżko. Plan był wstać na wschód słońca. Ale trochę się nam zaspało. Niemniej jednak słońce na tle niekończącego się morza robi wrażenie. Jeżeli wjazd na prom nazwaliśmy chaosem, to uwierzcie mi, grubo się myliliśmy. To, co działo się przy wyjeździe, to był dopiero chaos. Ale w końcu jesteśmy we Włoszech. Do zobaczenia w kolejnym odcinku przepełnionym widokami cudnych włoskich miasteczek Półwyspu Gargano. Oczywiście zapraszamy Was jak zwykle do subskrypcji i zostawienia łapki w górę. Do zobaczenia.